Hejka, widzowie, w dzisiejszym odcinku jesteśmy w Euro Truck Simulator 2 i dzisiaj jedziemy z Vlora do Durres, Felgi do ciężarówek 9 ton po Albanii. Vlora to jest Fier i Durres. Chciałem jechać do Bitola, ale nie było kursu. A króciutki kurs, tylko jeszcze tutaj podjedziemy pooglądać panoramę Durres i port. Zostawcie łapeczkę do góry, subskrypcję oraz komentarz. Mam własną firmę. Więc musiałem bez przyczepy samą ciężarówką podjechać pod kurs. Szukałem długo. Więc no ale znalazłem. Taka przyczepa. Rejestracja. Rejestrację mam Kragujawca. O, taką. Nati 222. Zabieżka. Nie, żółto-niebieska, nie topesz i dynia jest. Teraz kręcę w prawo. Tir Volvo. Teraz go już będziecie widzieć, bo to moja firma jest, więc no. Dobra. O, jedzie. Jedzie gościu mi tu. No dobra. Okej, dzięki za przepuszczenie DAW. Trochę korek zrobiłem. Camper jedzie. Na 40 km na godzinę ograniczenie, więc wolę tak w miarę przepisowo jeździć, bo mam pieniędzy 463-153 euro. Jeszcze mandatu nie dostałem, ale wolę nie dostawać zbyt wiele. No. Ustąp pierwszeństwa, ale ja skręcam w lewo. Kobito! Co to miało być? No, mam to nagrane. Ach. No nic, teraz jest 30 ograniczeniem. No jakieś zielone... Patyki to chyba są, czy co? Nie wiem. No ale no nic. Na rondzie w prawo. Pierwszy zjazd. Nie wiem, co to jest, widzowie. No ale jedziemy, bo... Godzina 48. Kilometrów 112. Wjechałem z Vlora. No. Okej. No jedziemy 80 km na godzinę na autostradzie. Kogut mam włączony. Tir Volvo. Wtorek 12:32. A mnie jest środa 12:34. Więc godzina prawie to sama, ale dzień no niestety nie. Ale ważne, że jadę w dzień. Jakieś flagi. Na stację benzynową nie muszę zajeżdżać. F2 się wyłączy, te lusterka, no ale mi są potrzebne. Więc no. I się zmienia tutaj ustawienia. No ale wolę mieć to. Dobra. Okej. No, teraz będę musiał porobić zapasy, mam zaplanowane wszystko. Dzisiaj trochę też ponagrywam, jutro 91 km do celu. Długo szukałem tego kursu, no ale jakiś tam znalazłem. Chciałem do Macedonii Północnej jechać, do Bitola właśnie. Ale nie było na, więc znalazłem do Durres, no to i sobie się dobra, nie będę szukał, tylko że tam pojadę do tego Durres. A potem może gdzieś do Bitola, tylko że z Durresu będę musiał bez przyczepy szukać kursu, więc to już nie jest takie łatwe. Więc no. Bo ja też. O, pokażę wam o te szare drogi. Sobie odblokowywałem, bo te żółte to są już odblokowane. I po prostu sobie jeżdżę gdzie bądź. I tutaj Bitola, nie mam jeszcze odblokowanego.
Tutaj Fiery też odblokowałem, Vlora też. No i tutaj przy tym Durres jeszcze nie mam. Te szare drogi, bo tutaj mam zwiedzono kraje właśnie, eksploracja mapy. Polska 44,67, więc no. No. Więc jedziemy. Więc no, 72 km. W piątek i do niedzieli będę na chlebiskach, w niedzielę wracam do Rzeszowa i w poniedziałek jadę już do szkoły. Więc no. Policja mnie wyprzedza, mam ustawiony tempomat na 80 km na godzinę. Na 61 km. To jak 13:11, paliwa mam dużo. 32 stopnie w grze jest. Więc no. Jedziemy sobie. Ale proszę mi nie przekraczać. Wiem, że jest górki. No, ale no nic. Kogut mam włączony. Dobra. Tutaj nie mogę skręcić, bo mam X-a, czyli ta droga jest dla mnie zablokowana. Czasami są też strzałeczki. Więc no. No, już tutaj. Dojeżdżamy do Durres. Po Albanii. Wolę też czasami krótsze kursy, bo wtedy film będzie krócej trwał, nie będzie się dłużej wrzucał. A też, że mam jeszcze sporo zapasów, no to muszę. Bo ostatnio nie było zapasów, więc muszę nadrobić zaległości. 40 km ograniczenie, koniec autostrady. Damy rady. Albo i nie. Ale nic nie jedzie. Autokar skręca na szczęście. Dobra. Ja w prawo. Okej, na stację nie muszę nada. No, kierunek, weź się wyłącz. No. Dobra. No to jedziemy. Jakaś reklama. Trzy gwiazdki. Most. Już widać, to są bloki Durres. Właśnie. Nasz klient spodziewa się dostawy lada chwila dopilnie, żeby dojechać na czas. A to dojadę na czas. Teraz będzie taka muzyczka, więc nie będę dużo gadał. Kręcamy. Jakaś inna droga. W ogóle. Wow. Wow. Autokary. Mają tu siedzibę. Okej, tutaj jeszcze nie jechałem. Na rondzie prosto. Bito. No ale dobra, jechałem za wolno. 13 minut. Jakie te wąskie drogi. Ohoho. Ronda wąskie. No. O, jeszcze próg zwalniający. No, próg. O. Jest ryzyko, że mogę zahaczyć o samochód. No, ale miejmy nadzieję, że nie. No, progi zwalniające są, no, rzadko, no, ale. No, już nie raz, drugi raz się spotykam z progiem zwalniającym. 40 km ograniczenie. No, patrzcie, jakie ciasne drogi, ale trzeba uważać. Jeszcze te samochody. No, nie za ciekawie, widzowie, jest, no, ale. Jakoś się może. Okej, już jestem.
9 minut. F5, mapa. Dobra, 40 ograniczenie, więc no jadę tyle. Dobra, na rondzie prosto. Tramwaje tutaj mogą. O my g. Takie. Nie pociągi. Dobra. Oblicie rondo mam na żółto. Jakie dziwne drogi, o my g. Jeszcze będę musiał płacić. A czy ja chcę? A strefa bezpieczeństwa to jest. To muszę. Trwa kontrola bezpieczeństwa. Proszę, czekę. Kontrola bezpieczeństwa przebiegła. Pomyślę, możesz kontynuować. Jeszcze 7 minut dojadę. O, widzicie, robi się droga na żółto. Tam jest port dla statków. Ale dzisiaj ze statka nie skorzystam. No, jadę prosto, muszę nadrabiać, bo no mam lekkie spóźnienie niestety. No a 40 nie będę jechał, tylko jadę 80, więc nadrabiamy. Jednak nie będziemy oglądać tego widoku, bo to jest troszeczkę za daleko. Dobra. Okej, no otwieraj mi bramę. No. Gościu. Halo. Puścisz mnie? Czy nie? Bo bym chciał... Okej. Dobra, tutaj mam jechać. Okej. Dobra. Oj, troszkę znak zahaczyłem, ajajaj. Ale no nic. Takie ciasne porobili. No nie ma co się im dziwić. Dobra. Okej, dojechałem. I prosto tutaj już. Dobra. I zostawcie łapeczkę do góry, subskrypcję oraz komentarz. To był Vlora Dures. Felgi do ciężarówek 9 ton. No, Albania, własna firma. Dobra, doskonale. No to hej.